Cześć, u mnie dzisiaj już prawie 11 godzina, więc późno. Dokończyłem sobie tutaj oganiać jeszcze dzisiaj rano. Poodkurzałem i tutaj się zastanawiam, co w pierwszej kolejności zrobić. Tu już sobie wywieźliłem na włącznik światła. Więc chyba jednak za te schody się wezmę, tylko jeszcze nie wiem, jak je zbuduję. No ale trzeba coś robić. Pomału. W pierwszej kolejności rozmontowuję to, co sklejałem i łączyłem. Ciekawe, czy ten klej złapał faktycznie. Bo tu szpary między deskami nie ma, czyli to są w miarę proste deski. No tak, nie mam na te wkręty po opakowania. To chyba są te. Dzisiaj pobiłem rekord rano prędkości przyjazdu tutaj. A ten jest inny. I te są inne. Dobra. Mniejsza z tym. O tyle nie będę się kłócił. Dojechałem dzisiaj rano tutaj w 22 minuty i 1 sekunda. Średnia prędkość 27 z groszem. Byłem dzisiaj szybciej niż ostatnio. Mierzyłem o prawie o 29 sekund. Więc jest progres. Ale nogi to mi w dupę wchodzą. Ledwo co łażę, a później mi robota nie idzie. Gdzie ja przecinak rąbnął? Ajajaj. Tu na środku mam szparę przecinaka. Nie znalazłem, nie wiem, gdzie ja jego walnął. Pewnie się wywrócę za od niego. Nie powinno to się mocno skleić. O ty! Na pewno wszystkie wkręty wykręciłem? Bo nie wierzę, że klej tak mocno trzyma. Zwłaszcza, że te deski były brudne. To nie powinno. To było tylko tak, żeby wykorzystać trochę tego kleju. Ale widzę, że jednak coś tam trzyma. Oho. Tu chyba ładnie deska do deski dolegała. I tu na końcówce widzę, że też ładnie dolega pewnie. Dlatego trzyma. No jak nie na niewyszlifowane deski i tak tylko klej rzucony falowo i na pewno nie to ciśnięte idealnie, bo widać, że tu jest gruba warstwa, czyli się nie rozpłynął w ogóle, jak był nałożony, tak został. Tu się trochę rozpływał, właśnie tutaj się lepiej trzymało, to i tak jest nieźle. Ja by to zrobił jakimś wałeczkiem. Te deski były idealnie do siebie dolegały. To by było nie do rozerwania. No i tak się zastanawiam. Albo wezmę coś takiego i po prostu zrobię tak jak tu. W ten sposób schodki. Albo jakieś podpórki. To będzie łatwiejsze do wykonania na pewno. Ja już sobie tutaj dwie te seczki wyheblowałem. Te co rozkręciłem. Przyszykowałem. No może dupy nie urywa, ale też nie chcę całkiem robić na odpierdol. A przecież tego i tak normalnie widać nie będzie. Potem się tylko będzie wchodzić raz kiedyś. Ale tak, żeby już całkiem partyzantki nie było. I jednak będę robił te dwie te seczki. To tylko będę robił stopnie. Tak będzie chyba najprościej, najszybciej. I w razie czego to nie będzie typowo na stałe zamontowane i będę mógł sobie to wyciągnąć prawdopodobnie. Jeszcze zobaczę. Wpierw zrobię te schody, a dopiero będę robił ściankę. To ja się biorę teraz za szlifowanie i docinanie stopni. Stopni chyba będzie koło 6. Chyba, że wyjdzie coś innego. Tak, żeby w miarę ich było, żeby nie trzeba było wysoko nogi dawać. A znowu, żeby ich tam nie narąbać nie wiadomo ile, bez potrzeby. Stopnie to cięte, to szlifowane, wyheblowane.
zasfazowane od przodu, tu po bokach letko, tylko papierem ściernym. Takie dosyć skromne, z tego względu, że miałem metrowe odpadki z tego stropu, co tam robiłem. A nie chciałem wszystkich już popsuć, bo bym uciął 60, to reszta by naprawdę poszła do wywalenia, bo by zostały same 40. Więc jedną deskę przeciąłem po prostu na pół i zrobiłem 50, a nie 60. No 60 wiadomo by było lepiej, ale mi się wydaje, że 50 cm na schodki, które będą powiedzmy sporadycznie używane, bo będą, czy coś takiego z tego wyjdzie, nie, to chyba nie jest za mało. No nie, no normalnie się zmieścicie tak, żeby trafiać nogami bez problemu. Coś takiego będzie. W planie jest to pomalować już po montażu, ale ja znam życie, ja to tam zamontuję, to już tak zostanie i nic nie będzie pomalowane. Najlepiej by było to zrobić teraz, ale nie chcę tego robić, ponieważ ja tych schodków będę musiał używać tam. I to, co pomaluję, i tak szlak trafi. Jakąś lakierobejcą, tak myślę, pomalować to. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie, ale żeby nie zostawiać takiego surowego, chociaż z drugiej strony raczej nie, oprócz tego, że się będzie brudzić, to nic się z tym nie powinno chyba dziać. Tak mi się wydaje. Dobra, teraz tylko jakieś podpójki muszę jeszcze zrobić. Tak, żeby to przymocować, to tamtych desek. Łaty mi się wydaje, że będzie to zbyt duże. Znaczy będzie to topornie wyglądać, chociaż tego i tak nie będzie widać, no ale... Chyba, że z takich deseczek porobię. W spojniki też poucinam. Albo po prostu łatę, bo łatę i tak muszę wyheblować każdy strony, żeby to zielone ściągnąć, to ona się stosunkowo zmniejszy. Będę musiał je jeszcze nawiedzić, żeby nie pękało. I też muszę z kąta wyciąć. Przemyślę sprawę, ale możliwe, że jednak zrobię z łat, bo mam tego pod dostatkiem. Albo, a deseczki takie będą na pewno pękać i będę musiał uważać strasznie. Nie wiem, jak to będzie przy pomocowaniu od góry. Żeby nic nie pękło, też będzie trzeba nawiercać. No trochę zabawy z tym będzie. No ale, chociaż jakieś postępy, powiedzmy. W stolajni, a nie na budowie. To wynieść czy nie wynieść? No, będę to składał tutaj. Czyli teoretycznie tą ściankę mogłem spokojnie zrobić. A tam będę miał schody, nie będzie problemu, żeby gdzieś tutaj coś łazić, dociągać. Kawałek łaty wyheblowane, przyszykowane, pofazowane. Teraz tylko wymierzyć, jakie potrzebuję kawałki. Dociąć. I można myśleć o składaniu pomału. Znowu prawdopodobnie zmiana planu. Ponatknąłem się na te blachy od mocowania kroki. No może by na to przymocować te stopnie, a nie na łatę. Tak poprzykręcać stopień do tego. Tylko muszę je poprzycinać. Już tu na próbę lewą i prawą stronę przyciąłem. Mam ich na tyle, żeby mi starczyło. A zanim wykorzystam do czegoś innego, to pewnie i tak ich nie będę mógł znaleźć, a po co pomnę, że je mam. Bo raczej nie prędko coś takiego mi będzie potrzebne, tylko żebym nie pomylił stron. Jak to ma iść. Dobra, trzeba sobie jakiś wyznaczyć punkt. Powiedzmy 20 cm. Chyba ten pierwszy będzie musiał być niżej niż 20. No nie zwracam uwagi, co ile te stopnie zrobić. Bo ta będzie co 20.
Bo one tak wyjdą chyba inaczej. No. A może ze dwa by tak zrobić? Albo spróbuję dwa, tylko zrobimy inaczej. Zrobimy 15. Tylko ja tą kreskę robię, jak ja kreskę potrzebuję z tej strony. A tu kreskę potrzebuję chyba po przeciwnej stronie. Zróbmy 15. I 25. 15. I 25. Ja jeszcze nakuję następnego. Czekam, też nie wiem, o które będzie. Dobra, to na razie ma być na sztukę, żebym się tylko nie pomylił. O, propos kujera. Wkradły się błędy. Oczywiście. To mi się strony pokiełbasiły jednak. I to, że na jednej desce dwóch bym nie zmieścił, tak jak zacząłem mierzyć. I zrobiłem tak, żeby się dwa uchwyty zmieściły. Co ja chciałem? Akumulator. Dobra, próbujemy na próbę. Próbujemy na próbę. Mam nadzieję, że tyle wkrętów wystarczy. Jak nie, to się dodatkowo wkręci czarne. No nic nie zrobię, bo nie mam. Teraz, który to był który? To był ten? Nie, to nie był ten. To jest ten sam, ten sam. Tak, to były te. Nie, ta kreska tu. Tego już nie będę ucinał. Tylko przykręcę po prostu dalej, bo to ma być tylko na pyłę. Ale już widzę, że będzie kiepsko. Tak mi się wydaje. Fajnie by było, jakby mi się udało te schody zrobić dzisiaj, no ale... Ja się będę dalej tak bawił i kombinował. To nie zrobię, to będzie gdzieś tu. No już widzę, że schodki będą za blisko, będzie trzeba je dać wyżej. Za mocno stromo po prostu jest. No mój błąd. Teraz będzie między stopniami niecałe 20 cm, 19,5. Licząc. Dobrze patrzę, tak, 19,5. Czyli można zwiększyć. Będzie. Teraz tylko, żeby mi się nie pokiełbasiło, bo teraz to, co narysowałem, jest kompletnie nieważne. Dobra, przymierzam. Jak to wyjdzie? Wizualnie to wizualnie, nie? Mamy pełen sposób praktyczny. Ale mnie kręci coś w nosie. Nie wiem, czy od tego pyłu, od szlifowania, czy od tej pogody. Ciekawe, czy tu się będzie mniej więcej wszystko zgadzać. Teraz jest ustawione. Trochę mała ta wysokość, bo będę musiał więcej stopni to robić. Wiadomo, że on też pójdzie wyżej. Nie będzie tak jak teraz. No i na pewno nie są w poziomie. To już widzę. Że ta strona chyba powinna iść wyżej. Nawet na pewno. Dużo, nie dużo, ale wyżej.
chyba mniej więcej. Stopnie powinny mieć letki przechył w tamtą stronę. I mają. Nie taki letki, ale mają. A prawie pół oczka na poziomicy. Że zależy jaka decha. To nie jest dużo. To jest nawet nie pół centymetra na szerokości stopnia. Tak, żeby ktoś się nie zeżliznął z nich. Ja mówiłem, że jeden na drugi będzie nachodzić. No i czy ja wiem? No, stawać na tym nie stanę, bo się rozsypię. No przydałyby się trochę szersze. Takie 60 to akurat by były. No ale jest jak jest. Więc tak, albo będę musiał to dać większy rozstaw między z tymi stopniami. Jeszcze trochę. Tak myślę, ja to robiłem 25 cm, to teraz jest 19,5. 19,5. To tak zrobić, żeby wyszło około 22. Mamy tu. O, aha, za daleko z tymi stopniami nie ucieknę. O, cienko to widać. No tu mam teraz prawie 30 parę rozstaw na tych łatach, co wchodzę. Nie jest tak źle, myślałem, że będzie gorzej. Ale mi się wydaje, że jak na takie strome schody powinno być chyba większa odległość między stopniami, żeby było pewniejsze to wschodzenie, żeby była powierzchnia stopnia, tak jak tu, większa. Żeby, o, tak jak teraz tu się cofło, żebym z tej perspektywy widział tamtą szparkę. Wiem, żeby były wygodniejsze, aby były ciaśniejsze. Znaczy, łatwiej by było wchodzić, ale gorzej schodzić. Czyli będzie dobrze. Czyli coś takiego trzeba zrobić tylko na tych deskach. I myślę, że te blachy zostaną, to będzie chyba solidne rozwiązanie. Pardon. Znaczę te kąty na desce, ponieważ za niedługo będę musiał jechać. No wydaje mi się, że cały czas, że ja prawie nic nie robię. Zero jakichś postępów. Bo żona dzwoniła, że na urodziny jedziemy dzisiaj. Myślałem, że się uda chociaż te schody zrobić. Wiedziałem, że tak będzie, że dużo czasu z tym zejdzie. Na pewno to nie będzie idealnie rozrysowane. Najgorsze to jest przerzucić to samo na drugą część. Tu wystarczy grubość ołówka. I już wyjdzie troszeczkę inaczej. Tu została jedna, tylko że tu nie mogę. Chociaż chyba złapię. Grubość ołówka wystarczy, że w tym miejscu, co jest, tutaj sprawdzam kąt, będzie deska lekko krzywa. No tu już mi uciekło troszeczkę dalej. Zrobiłem na 28.
Więc teoretycznie tu też powinno być 28 wszędzie. Niby. Może trzeba było rozmierzyć normalnie metrówką i by było może lepiej niż tym kątownikiem. Pierwsze zaznaczyć i lecieć tak do samej góry. Bo widzę, że niektóre się zgadzają, niektóre nie. Idealnie. Dobra, teraz żebym się nie pogubił. To jest ta strona, a to jest ta strona. Czyli tu na równo. Nie wiem, czy mówiłem, zaznaczam, bo jak przyjadę następnym razem, to będę znowu godzinę się zastanawiał, jak to miało iść. Teraz powinno być tak. Powiedzmy, że jest. Tylko ja tu mam sfazowane, nie mam to ostrej krawędzi, mogłem tego nie fazować. To bym se rozmierzył, tak jak mówiłem, tutaj metrówką też. Tu jest ciutkę ponad 8, tu jest ciutkę poniżej 8, czyli letko uciekło. To ma iść tak, a ta ma iść w tą stronę. Dajcie mi stopień. Jakiś ładniejszy. Będzie równy. Bo tu jeszcze muszę odległość wymierzyć od rantu. Bo chcę, żeby ten stopień mi to chodził chyba w ten sposób. Mniej więcej. A ta blaszka jak najbliżej. Coś takiego. Przykręciłem sobie cztery blachy, żeby później nie myśleć, nie zastanawiać się, jak to było. I jeżeli wszystko jest dobrze, to te blachy powinny się tak jakby pokrywać ze sobą. Jeżeli jest dobrze wymierzone, a przynajmniej nachodzić na siebie. No idealnie nie będzie, na jakie warunki i sprzęt, ale jak widać blachy się pokrywają, tylko że tutaj też powinno być na równo. Pokrywają się, czyli jest dobrze. Czyli powiedzmy pierwsze dwa schodki będą, powinny być na tym samym poziomie. Witam w kolejnym dniu. Jak widzicie, schody złożone, skręcone. I można je teraz tam zanieść i to pasować. Będę musiał jeszcze jakimiś kątowniczkami przykręcić. Bo one na pewno będą jeszcze wyjmowane stamtąd. Pokażę wam szybko zwięźle na temat, jak to będzie wyglądać. Tutaj robiłem jeszcze jeden stopień, czyli wydłużyłem i zrobiłem na samej górze. Może trochę niepotrzebnie, ale może nie będzie przeszkadzał. Niestety nie mam karty pamięci, a na tej co właśnie nagrywam zostało 4 minuty. Tak więc macie szczęście, bo nie będziecie mojego gadulstwa oglądać. A nie robienia.
No jeszcze stopnie muszę sapę spieczyć, żeby się nie urąbały całkiem, bo pewnie, to znaczy mam w planie to pomalować, ale wiecie, wyjdzie jak zawsze. Nie będę tego mocował przy samej tej ściance, no krzywo są te na dole i mi ucieka. To pasuje te schodki do tego wejścia, co tu będzie, tak żeby mniej więcej było na środku. Schody zamocowane. Trochę tutaj ciemno, mam nadzieję, że będzie widać. Tymczasowo oczywiście one są zamontowane, bo są wyżej niż będą. Bo ten stopień pierwszy ma być niżej. Tylko na razie tak, żeby nie przeszkadzało mi to zrobienia tutaj tej ścianki. I wam powiem, że jestem mega zadowolony. Jest elegancko. Wysokość stopni 21,5 cm wyszła po zmianach. Głębokość nie pamiętam, ale to zależy, bo stopnie mają, same stopnie mają 17, tylko że tutaj pod taką deskę miałem, ale stopę czy nogę można postawić na 22-22,5 głębokość jest tutaj, bo tutaj jest luka na śmieci, cokolwiek, żeby wszystko leciało na dół, żeby nie trzeba było każdy jeden stopień, aby co zamiatać. No i tak elegancko, fajniutkie, nie? Teraz tak powinno być tik, tik, tik i do góry, ale tak nie będzie. Tu będzie drabinka taka, żeby sobie postawić i można było po niej wejść. A to jest to czego innego, bo tu będą jakieś regałki czy coś w tym stylu, półeczki. To jest po to, żeby można było ze wszystkiego tutaj powiedzmy korzystać. Przynajmniej tak miało być na samym początku. Tylko, że stąd nie miało być wejścia tutaj. A teraz jest. Tu normalnie miał być strop, nie? I to miało być tylko takie niskie, małe. Ale stwierdziłem, żeby powycinam te belki i zrobię do góry, żeby było wyżej. I chyba bardzo dobry pomysł był. No, elegancko. Dobra. Teraz sobie coś tutaj założę na te stopnie, żeby je całkiem nie urąbać, po prostu drugi raz je tam szlifować. No co, no to mamy powiedzmy kolejny malutki etap zrobiony. To na razie, bo i tak nie mam miejsca na karcie pamięci. Ja tu na pewno będę ogarniał, może coś tam będę jeszcze kończył, bo muszę posprzątać ten syf cały. Na razie.